Krzysztof Klęczon był muzycznym bohaterem festiwalu Niezapominajka. Impreza organizowana przez Redutowskie Liceum odbyła się już po raz ósmy. I po raz ósmy młodzi artyści mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności wokalne. Przy okazji Niezapominajki przypomnieli największe hity Krzysztofa Klęczona. Na świecie nie wiesz, że się kocham w Ewie. Nikt na świecie nie wie nikt. Te inne hity Krzysztofa Klęczona można było usłyszeć podczas tegorocznej edycji Niezapominajki, a ten festiwal będący przeglądem twórczości artystów polskiej sceny muzycznej nie pozwala zapomnieć o tych, którzy już odeszli. Chcemy przypomnieć młodym artystom, młodzieży, takich tuzów polskiej piosenki, którzy już odeszli. W tym roku pierwsze skrzypce grał Krzysztof Klęczon. Ciekawy jest przywołać go znowu do życia. Legenda polskiego big beatu i rocka przełomu lat 60. i 70. ubiegłego wieku. Wybitny kompozytor, wokalista i gitarzysta, autor wielu wielkich przebojów, takich jak Kwiaty we włosach, Biały krzyż, 10 skali Beauforta czy Historia jednej znajomości. No wyobrażali sobie chyba, że będzie łatwiej. Okazało się, że proste piosenki, właśnie taki prosty rytm, teoretycznie lekkie, banalne słowo, okazało się być nie lada wyzwaniem. Na pewno są to proste piosenki dość i właśnie w tym cała trudność, ale dobrze się śpiewa. Ogólnie jest to też mój klimat trochę, jeżeli chodzi o lata, w jakich Klęczon tworzył. I ten klimat trzeba było odtworzyć na scenie Redutowskiego Centrum Kultury. To właśnie tutaj odbył się finał ósmej Niezapominajki. W eliminacjach wzięło udział 25 osób. Do finału przeszło 8. A z ósemki finalistów najlepszą okazała się Dominika Sławik.